250 tysięcy, 100 tysięcy, 50 tysięcy. Zobaczcie, ile hajsu leci z tego. Siemaneczko, jestem Lucek. Witam was na kolejnym odcinku. Moi drodzy, zanim przejdziemy do filmu, w Warszawie na ulicy Polnej 24 powstanie mural z Forzy Horizon 5. I wiecie co? Ktoś z was będzie mógł wybrać, jaki to jest mural, i jego gamer tag pojawi się u dołu tego muralu. Dodatkowo zgarnie specjalnego pada elitarnego, to jest chyba Xbox Elite 2, tak się nazywa. Dwa pozostałe miejsca w tej akcji dostaną Xbox Game Pass kolejno na rok i trzecie miejsce na 3 miesiące. I teraz co trzeba zrobić? To jest banalnie proste. Od 9 do 22 listopada 2021 roku musicie wrzucić albo na Facebooka, albo na Instagrama zdjęcie z gry, jakieś kozackie zdjęcie z gry, i to zdjęcie musicie podpisać hashtag FH5 Warszawa. I już, Team Xboxa wybierze najlepsze prace. Bardzo fajna akcja, zapraszam was do zabawy. Kupujcie sobie Game Passa, sprawdźcie gry, zróbcie zdjęcie. Kto wie, może ktoś z was zgarnie tą fajną nagrodę. A teraz zapraszam was do filmu. Tutaj na autostradzie stworzymy sobie swój taki własny i już wam pokazuję, jak to wygląda. To podobnie jak w Forzie Horizon 4. Jeździ się autostradą w jedną i w drugą stronę i... A, zaraz stworzymy go sobie. Weźmy sobie jakiś szybki samochód. Dziwnie będzie się tutaj trochę zakręcać, ale... 250 checkpointów możemy postawić. O, no jak najszerzej, żeby było łatwo przejechać. I autostrada, let's go. Ten samochód jest świetny do w ogóle wyścigów. Czemu ja jadę złą stroną? Boty będą tak jechać. Boty zawsze jeżdżą tą trasą, którą my teraz jedziemy. Pod tym niebieskim szlakiem, więc my sobie pojedziemy tutaj wiaduktem jakoś tak dziwacznie. O, tutaj sobie gdzieś zjedziemy. Będą się rozbijać jakieś słupy. Wiesz, tu chodzi o to, żeby one gdzieś tam dookoła jechały, nie? Pyk, zapisujemy. Tak, tworzymy tor. Udało się, udało się. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Teraz edit name. Jak to nazwiemy? Coś tu jeszcze trzeba pisać? Tu nic nie dajemy. Chose road, tu mamy, nie? Tu możemy sezon wybrać. Derywatorów dajemy dużo. Okrążeń dajemy... Ile się tu da maksymalnie? Ile okrążeń? 50 jest max okrążeń, można tu dać. Nie, no dobra, 5 okrążeń będzie spoko chyba, nie? 20 minut chyba będzie git. Jeszcze raz jedziemy. No i tor ukończony, przetestowany. I tak, tu mamy opcję restart, nie? No, jazda trwała 17 minut, więc przetestowane. Chyba teraz będziemy mogli go zapisać. Tor będzie się nazywał Hajs by Lucek. Tak, macie szybki hajs by Lucek. Może zrobię wersję na 20 okrążeń, ale na razie jest na 5. 5 okrążeń jedzie się jakieś 17 minut, 20. I publikujemy. You, my friend, are now a published Horizon event author. Teraz co? A teraz mogę go przejechać, tak? Mam nadzieję, że mi się już zapisał ten tor. Dobra, bo jeszcze dokładnie nie wiem, jak to działa. Widzieliśmy, że ten edytor jest trochę jeszcze zbugowany, no nie? Ile cebulionów za 5 okrążeń? No teraz dopiero musimy przejechać to, żeby zobaczyć ten hajs. Bo ja będziemy musieli o 17 minut znowu jechać, żeby zobaczyć, ile hajsu za to wpadnie. Mam najszybszy samochód, jaki jest w tej grze, więc powinno to jakoś pójść, no. No 17 minut, co byś nie zrobił? Tyle to trwa. Ja specjalnie dla was go stworzyłem, żebyście mogli na premierę dużo hajsu sobie zarabiać. Trochę będziecie musieli gry przejść, żeby do niego mieć dostęp, bo to jest wyścig szosowy. Siema, siema, witam was wszystkich. Witam osoby od Kyca. Nie spodziewałem się, że wpadniecie. No ja nie jestem takim fajnym prowadzącym dla was jak Kycu, nie? No ale, może się przyzwyczaicie. No nie wiem, jak wy będziecie jakieś glitche używać, to może będziecie dali radę szybciej to przejechać. U mnie, ja dałem radę jakoś tak w 17 minut cały ten tor myknąć, no nie? Tak, furka zasuwa elegancko, no ale niestety musimy ten tor jechać aż 17 minut.
Także no, chcę zobaczyć, ile hajsu będzie pod koniec, tak? Tor jest bardzo prosty, bo jedzie się, wiesz, autostradą cały czas do przodu. Doskonały do prowadzenia streama, bo my możemy sobie za ten czas na przykład powalczyć i porozmawiać na czacie. O, Kysu już przegrywa z kimś, proszę bardzo. No nic, no, tak wygląda tworzenie wyścigu. I tak, tutaj na wyścigu nie jest ważne nawet aż tak bardzo to, ile my kasy z niego zarobimy. Tutaj ważne są skille. Ja teraz wziąłem sobie najszybszy samochód, żeby go jak najszybciej, żeby ten wyścig jak najszybciej przejechać. Włączyłem jak najtrudniejszy poziom trudności, żeby jak najwięcej kasy dostać, bonusów, expa i wszystkiego. Zobaczymy, ile się tego doda mi na końcu. Najgorsze jest to, że w Forza Horizon 5 pod koniec wyścigu nie pokazuje ci się, ile ty kredytów zdobyłeś. No nie? I to jest takie dziwne. Wiecie, co jest najbardziej istotne z tego wyścigu? Znaczy, kasa oczywiście, XP to też jest ważne, ale najważniejsze są te punkty skilla, które mi się nabijają na górze i które przed chwilą straciłem. One są ważne. Bo później będziecie kupować jeden samochód i wybierać sobie z tych punktów skilli, wybierać sobie Willspiny. Ten samochód kosztuje gdzieś około 50 tysięcy kredytów, więc niewiele. Pokupujecie sobie tych samochodów tak z 50 i będziecie mieli 50 super Willspinów. Nie zwykłych, tylko super Willspinów. Właśnie z tych skilli. A dodatkowo jeszcze macie sobie kasę z przejechania tego wyścigu. I mój Koenigsegg nie jest dobry do tego wyścigu, chyba że zaraz sobie do niego jeszcze skille pokupuję. On nie jest aż taki dobry, bo on tych skilli tutaj dużo nie robi, no nie? Są inne lepsze samochody do tego, to wam też zaraz pokażę. Mam na przykład taką Corvette, która mnoży te punkty, które nam się zdobywają na górze, razy 7. I ona jest bardzo dobra do tego wyścigu, bo wtedy dostajemy tych skilli legendarnie dużo. Potem właściwie kupujemy na okrągło jakiś jeden samochód, już mogę wam powiedzieć, że to będzie Supra MK5, wybieramy z niej Willspina i usuwamy z garażu. Możecie też wystawić tą Suprę na aukcję, ale moim zdaniem to szkoda zachodu i za dużo tego klikania. Za chwilę skończymy to okrążenie, zobaczymy, ile nam expa się pojawi za ten wyścig. Mogłem w sumie sprawdzić, ile miałem przed wyścigiem hajsu i po wyścigu sprawdzić, ile mi się dodało, to byśmy wiedzieli co i jak, no nie? A tak to teraz nie wiadomo, ile dostanę tego hajsu, ale exp powinien się pojawić. Experience też jest ważny, bo za każdy poziom dostajemy Willspina. Zwykłego co prawda, ale zawsze coś. Też można fajne rzeczy dropnąć. Za same te skille wy też dostajecie jakby expa. Jak zdobędziecie sobie dużo tych skilli, to za te skille też dostajecie dodatkowy experience. I za wyścig, i za te skille. Widzicie, że tutaj się tego nabija dużo, bo dostajemy tą... jak to się nazywa? Dostajemy to osiągnięcie, nazwijmy to. Czyli dostajemy 1000 i jeszcze nam się dodatkowo zwiększa mnożnik, no nie? Maksymalnie tych punktów skilla można dostać 10 na raz. To jest około 600 chyba, czy 800 tysięcy punktów, które nam się tam nabijają na górze. Zaraz sobie pojedziemy jeszcze korwetą jedno okrążenie, to zobaczycie o ile więcej, albo nie wiem, może sobie tego Koenigsegga ulepszę i zobaczycie o ile więcej. O kurde, już dojeżdżam. Ja nie lubię tego zwężania się ekranu, bo ja bym chciał jeszcze biegi pozmieniać, coś sobie popatrzeć, może, nie wiem, mam już ten finish, nie? Dobra, ziomek, pana to. Teraz kończymy i chyba nie pojawią nam się kredyty. Szybki hajs by Lucek. Tak się nazywa ten wyścig. Co się stało z kamerą? Czemu kamera wylądowała w krzakach gdzieś? Robiłem ten wyścig 18 minut 21 sekund. Może uda wam się zrobić szybciej. Chociaż wziąłem sobie naprawdę szybki samochód. Co się stało z tą kamerą? Dobra, kontynuujemy i chyba nie pojawi nam się, ile hajsu za to dostałem. Mam tylko winner. I mam, zobaczcie, tylko accolades i expa. Expa dostajecie 66 tysięcy. Wbiłem już poziom 1, drugi. Za każdy poziom jest jeden zwykły Willspin. Trzeci poziom. Czwarty poziom. Prawie piąty poziom. Prawie 5 poziomów wbijasz na tym. Możesz więcej, bo jeszcze można te skille ulepszyć. Zaraz wam pokażę. Tak, dron wylądował w krzakach, bo ci się zajebiście kończył ten wyścig. Nie ma za co. I teraz tak, wejdę sobie w... O, zobaczcie, tutaj mi się coś jeszcze na górze nabija. Mam nadzieję, że nie wysypie się ta gra za moment. I patrzcie, mamy tutaj perki. Mam ich aż 100!
123, słuchajcie teraz. I patrzcie, macie tutaj kredyty. Właściwie to chyba będzie opłacało się tym samochodem nawet jako tako jechać. Tu macie 15% more skill score from combo skills. O nie, to nie, to nie. Tutaj macie wheel spina jeszcze dodatkowego. Mam ich 5 za sam wyścig, ja za sam jeden wyścig, nie? 200 tysięcy dostałem za wheel spina. I tutaj można sobie 15% więcej expa za każdy ukończony, za każde ukończone zawody tym samochodem. I tu mamy super wheel spin akurat w tym aucie, no nie? I powiem wam, że to jest jeszcze nic. To jest jeszcze nic, co wam pokazałem. Tutaj mamy zwiększenie expa. Tutaj mamy 20% więcej expa za free roam. To nam się nie dolicza do tego wyścigu. Speed skill scores 20% więcej i tu mamy near miss 25% więcej. No to ten samochód nie jest za dobry do tego wyścigu. On jest super szybki, ale on nie jest za dobry do tego, żeby robić hajsy, żeby robić expa. Do tego myślę, że dobra będzie Corvetta, już wam pokazuję, bo patrzcie. Tamten samochód robił mi maksymalnie mnożnik razy 5, no nie? Corvette jak ulepszymy, może ci robić mnożnik razy 7. I on wystarczy tylko trochę jeszcze ulepszyć, żeby była szybsza. Chociaż już jest zajebiście szybka. Chodzi o to, żeby jak najszybciej przejechać ten wyścig, żeby nie tracić czasu. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Tu mamy skill multiplier, ładuje się 3 razy szybciej. Ładuje się do 7 razy. I tu możecie sobie jeszcze inne rzeczy pododawać. 15% więcej expa za dragi, to tutaj chyba nam się nie będzie to liczyć. Tutaj Daredevil skill scores, też mamy 15% więcej za to. Ale najważniejszy jest mnożnik, bo z mnożnika dużo więcej się dostaje tego, nie? I tutaj macie 25% więcej dostajecie. To jest też legendarnie ważne, bo experience z kolei zwiększa nam to, ile wheel spinów dostaniemy, nie? I teraz jakbym pojechał sobie tą Corvettą, te 17 minut, może trochę więcej, bo ten samochód jest wolniejszy, gdy sobie przejadę ten wyścig cały tą Corvettą, to dostanę więcej wheel spinów, więcej poziomów. Kasy chyba nie dostanę więcej. Ale to nie jest ważne. To jest tak naprawdę mało ważne, bo pokazałem wam z tą Corvettą, żeby sobie... Możecie sobie wybrać inny samochód. Mój obecnie samochód w garażu, który generuje najwięcej skilli, to jest właśnie ta Corvetta. Wy, po przejechaniu tego wyścigu, wybranym samochodem, który generuje wam najwięcej skilli, wchodzicie sobie do Auto Show. 400 dostałem za sam wyścig. Aha, no to 400 dostałem, nie milion. Przepraszam. Wchodzicie sobie do salonu samochodowego, kupujecie sobie Toyotę Supra MK5, wybieracie sobie do niej kolor, na przykład, nie wiem, czerwony, wybieracie ją, kupujecie 55 tysięcy kredytów, to jest malutko. I patrzcie, co się teraz dzieje. Pyk, wychodzicie i teraz wchodzicie sobie w upgrades, car mystery, u was się to będzie chyba, nie wiem jak to się po polsku robi. W każdym razie tutaj macie bardzo blisko wheel spina, mega blisko, no nie? Musicie wydać tylko tu 2 i tu musicie 3, czyli łącznie macie 5 skilli, 5 tych punktów skilli do wydania, żeby zdobyć super wheel spina. I macie już super wheel spina i możecie sobie go odebrać. Ja już sobie parę tych samochodów kupiłem, ale bardzo ważna sprawa. Żebyście się nie pogubili, to sobie ten samochód możecie na przykład dodać do ulubionych i wtedy macie go oznaczonego, że już z niego odebraliście super wheel spina. Taki protip dla was, nie? I teraz wchodzicie sobie w Toyoty. Ja już sobie parę tych Toyot, jak widzicie, zgromadziłem. Specjalnie sobie podbieramy super wheel spiny z nich. Wsiadacie sobie do samochodu, znowu wchodzicie w tuning, wchodzicie w car mystery, odbieracie sobie super wheel spina. Jak jesteście w garażu, to ten super wheel spin wam się od razu nie odbiera, no nie? Ale jak jesteście w grze dowolnej, no to wam się odbierze. Dobra, i wychodzicie sobie znowu do Auto Show. Czekaj, wychodzicie sobie do garażu, jak już sobie kupiliście te supry. Zaznaczacie tą, którą sobie już odebraliście, wheel spina z niej. Wchodzicie sobie w Toyoty, bierzecie następną. Musicie pamiętać, którą odebraliście, a którą jeszcze nie, bo potem... No szkoda czasu na to tracić, nie? Żeby każdą sprawdzać. I odbieracie sobie kolejny super wheel spin i za chwilę sobie zrobimy otwarcie i zobaczycie, że z tych super wheel spinów może wylecieć kupa siana. I to jest najbardziej dochodowe. Te super wheel spiny są najbardziej dochodowe. Wchodzicie w samochody, dodajecie do ulubionych, Toyota, wybieracie sobie następną, byleby nie ulubioną. Widzicie, tutaj serduszkiem jest zaznaczona ta Toyota, z której odebrałem już super wheel spina, nie? Wsiadacie do samochodu i tak w kółko, i tak w kółko.
I tak jak mówię, no to działa z każdym samochodem, tylko Supra ma tutaj najbliżej tego Super Wheel Spina. Musicie wydać tylko 5 punktów, żeby mieć Super Wheel Spina. Mi zostały tylko 4, więc już nie będę miał, wiesz, tych punktów, żeby je zdeponować na kolejną Suprę. Tą sobie dodam tylko do ulubionych, żeby było wiadomo, że ta Supra już jest odebrana. I potem, jak już macie za dużo tych samochodów, to możecie je sobie pousuwać z garażu. Możecie je też powystawiać, ale podejrzewam, że dużo osób jest sobie powystawia po to, żeby właśnie odbierać w ten sposób punkty, więc jak będzie taka inflacja tych samochodów na aukcjach, no to chyba nie ma sensu się w tym bawić i lepiej je usuwać, no nie? I sobie je usuwacie z garażu i cyk, i po temacie. Tracicie niby tylko 55 tysięcy, tyle ile ta Supra kosztuje, ale zobaczcie teraz. Mogłem oczywiście tych samochodów więcej zdobyć, mogłem więcej skilli sobie nabić, to wszystko jest up to you. Mam 7 Super Wheel Spinów. Losujemy. To jest najprzyjemniejsze. Patrzcie. Aston Martin DBS SL, Crown Victoria, Cadillac CTSV. To są właśnie Super Wheel Spiny. 40 tysięcy, już jedna Supra nam się prawie zwróciła. BMW M3. Lecimy dalej. Ferrari. O kurde, ten samochód jest legendarnie drogi chyba. Te stare Ferrari są bardzo drogie. Mazda 90 tysięcy, 35 tysięcy. Zobaczcie, Super Wheel Spinów, nie? 250 tysięcy, 100 tysięcy, 50 tysięcy, zobaczcie ile hajsu leci z tego. Lotus, 75, 2 x 70, 175. Jakaś sukienka, 200 tysięcy, 20 tysięcy. I to są tylko te, to są Super Wheel Spiny za Supry, wszystkie. A tutaj macie Wheel Spiny za przejechanie tego wyścigu, który dla was zrobiłem. Jakiś Mercedes legendarny, zobaczcie, mi się wylosował. Jaguar XES jakiś dziwny. 200 tysięcy, Camaro ZL1, Fair Lady jakaś, 125 tysięcy, 15 tysięcy, malutko. I już się zwróciło, na spokojnie, nie? Hajsy się zwróciły, ale macie też dodatkowe samochody. Mam dużo nowych, ja nie wiem, czy tutaj można wybrać filtr, żeby pokazywały się tylko nowe samochody. Jakiegoś Mercedesa teraz dropnąłem, starego takiego, o tutaj. 7,5 miliona, możecie go sprzedawać na aukcjach. Wcześniej dropnąłem jeszcze tego 300 SL Coupé. Też możecie go na aukcji dropnąć, nie? Tym sposobem. Co tu jeszcze miałem? Ferrari na przykład. Tutaj macie Ferrari, no ten nie jest akurat, to Ferrari nie jest akurat jakoś tam drogie. Ale dzięki tym Super Wheel Spinom dropicie legendarne samochody i zdobywacie dużo kasy. Ja obecnie mam 5,5 miliona. Co mogę kupić za 5,5 miliona? Wchodzę sobie... Nie, czekaj. No dobra, tutaj możemy wejść. Kupimy sobie jakąś fajną furkę. Co? Może Bugatti? Bugatti jeszcze nie mam. Bugatti Divo? Bugatti Divo. Dzień dobry, 3 miliony. Stać mnie. Bierzemy. Proszę bardzo, wybieramy sobie kolor. I już mamy Bugatti Divo. Starczy nam jeszcze na Bugatti Chirona. Nie macie hajsu? Wbijacie sobie do tego wyścigu, który utworzyłem. Gracie, kurde! Ja zaraz zobaczę jak go można odkryć, ten wyścig. Weźmiemy sobie to Bugatti przy okazji. Bugatti Divo jest słabe moim zdaniem. No może i jest, ale widzisz, no masz je, tak? Możesz sobie od razu je kupić. Także widzicie, że od razu hajs się zwraca, macie jakieś tam dodatkowe samochody. Wyścig, chodzi o ten wyścig. Wchodzicie sobie tutaj, żeby go odblokować, to musicie przejechać jakby początek tych wyścigów, czyli musicie zrobić ekspedycję, no nie? I teraz jedziecie sobie solo, wybieracie sobie... No to muszę zobaczyć. Event Lab Creations. I tu będziecie mogli sobie wyszukać. I w tytule wpiszcie sobie... Jak ja to nazwałem? hajs, szybki hajs by Lucek. To musicie sobie wpisać. Mam nadzieję, że wyszuka. Ewentualnie możecie wpisać creator, czyli mój nick. Mój nick to mów po ludzku V12. I też wam powinno wyszukać. Tutaj chyba... Trzeba wybrać więcej. No i wyszukało. Proszę bardzo, szybki hajs by Lucek. Ewentualnie możecie wpisać mój nickname, czyli w wyszukiwarce tutaj zajecie sobie puste, a tutaj sobie wpisujecie mów po ludzku V12 i też wam wyszuka, no nie? I macie ten wyścig. I bierzecie sobie i na przykład pokażę wam, jak to z tą korwetą będzie wyglądać. Ona będzie dużo więcej punktów zarabiać, na pewno. Jeszcze nie jest ulepszona, ale... Bierzecie sobie swój najlepszy samochód do farmienia skilli. Jedziecie, 18 minut przed wami jazdy, także możecie sobie odpalić jakiś, nie wiem, serial, albo na przykład kolejny odcinek Ludzka i sobie jechać i zarabiać hajsy. Bardzo, bardzo proste. I
potem znowu kupujecie sobie Supry i tak bez końca. Zobaczcie, o ile szybciej ta korweta zdobywa punkty w porównaniu do tego Koenigsegga, no nie? Dużo więcej, wszystko mi się skasowały. Dużo więcej, będę miał też mnożnik razy 7, więc tych i skilli będzie więcej. Za zdobywanie skilli macie też dodatkowe experience. Więc odpowiedni samochód na ten wyścig to też jest bardzo ważna rzecz. Przekonałeś mnie, już odpalam Fordy. No właśnie o to chodzi, nie? Bardzo proste. Tylko ulepszcie sobie ten wasz samochód. Musi tak powyżej 4 paczek leciutko lecieć. Ta moja korweta jest wolna, tylko 300, no niecałe 400 jedzie, to jest malutko. Chodzi o to, że ona zarabia dużo tych punktów umiejętności, no nie? Zobaczcie, Ultimate Speed 2000, nie 1000 jak w Koenigseggu, tylko 2000 i do tego jeszcze dostajecie mnożnik razy 7, zobaczcie. Teraz nam wzrasta, nie? Macie mnożnik razy 7. I zobaczcie, ile tych punktów tutaj leci. Także jest dużo więcej, dużo szybciej, odpowiedni samochód jest ważny. Kupujcie Supry, zamieniajcie je na Super Wheel Spiny, usuwajcie z garażu. Bawcie się, odblokujcie samochody, zdobywajcie kajsy. Proste. Na początku miałem 2 miliony, chyba 400 tutaj kredytów. Teraz miałem ponad 5 milionów, kupiłem sobie Bugatti. Bardzo prosta sprawa.